żeby nie stracić dopłat, a co gorsza, żeby nie zwracać tych dopłat wraz z karnymi odsetkami, to przede wszystkim trzeba postępować według zasad, które obowiązują w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, w skrócie, którym również się będę posługiwał, BK2, tak jak w poprzednich programach RNS czy MDM. Ja w ogóle ten temat podzieliłbym na takie cztery wątki, czyli pierwsza konsekwencja, nie tylko utrata dopłat, ale również zwrot wraz z karnymi odsetkami. Druga to jest utrata dopłat. Trzeci wątek, który mówi o całkowitej spłacie i nadpłatach. I czwarty wątek, terminowość. I tak zaczynając od tej najsurowszej restrykcji, czyli nie tylko zaprzestanie dopłat, ale również zwrot wraz z karnymi odsetkami, to tutaj mamy dwie kluczowe przesłanki. Po pierwsze, jeżeli wyłudzimy ten kredyt. Mówiąc wprost, jeżeli właśnie ten kredyt, kredyt BK2, jeżeli sfałszowaliśmy dokumenty, jeżeli oświadczyliśmy nieprawdę i jeżeli oczywiście zostaliśmy skazani prawomocnym wyrokiem, to wtedy musimy zwrócić dopłaty wraz z karnymi odsetkami. Druga to jeżeli w ciągu 24 miesięcy od dnia przeniesienia własności, od dnia ogłoszenia zakończenia budowy domu, nie rozpoczęliśmy funkcjonowania gospodarstwa domowego. Mówiąc po ludzku, nie zamieszkaliśmy w tej nieruchomości, to nasza konsekwencja, tak jak w pierwszym przypadku, to jest zwrot dopłat plus karne odsetki. Następnie mamy całą, generalnie można powiedzieć, plejadę zdarzeń, których konsekwencją jest utrata dopłat. I tak zaczynając od początku, oczywiście jest jedno ale, o którym opowiem na końcu. I tak zaczynając od początku, nie możemy sprzedać tej nieruchomości, tej w ramach BK2, nie możemy jej wynająć ani użyczyć, nie możemy zmienić sposobu użytkowania. Tak, nie możemy zmienić, przepraszam, przeznaczenia tej nieruchomości, czyli na przykład z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy i zakazane jest również nabycie innej nieruchomości. To wszystko to są konsekwencje, kiedy program się dla nas kończy. Następnie, jeżeli ogłoszono wobec nas upadłość konsumencką, jeżeli w trakcie trwania tego programu 10-letniego przez co najmniej 12 miesięcy nie tworzyliśmy tam gospodarstwa domowego, czyli mówiąc krótko, nie mieszkaliśmy w tej nieruchomości, również konsekwencją jest utrata dopłat. Jeżeli zamienimy oprocentowanie okresowo stałe, które funkcjonuje w tym programie, na przykład na zmienne, ta sama konsekwencja. I ostatnim zdarzeniem jest przypadek, kiedy do kredytu przystąpiło dwóch kredytobiorców, jeden z nich ukończył 45 lat. Przypominam, że taka konstrukcja jest możliwa i z jakichś powodów ta młodsza osoba przestała być stroną tego kredytu. Wtedy, w tym przypadku, też dla tego kredytu kończy się program. I to są wszystkie zdarzenia, których, tak jak powiedziałem na początku, konsekwencją jest utrata dopłat. Jest to ale, o którym wspomniałem wcześniej. Proszę pamiętać, że mamy 30 dni na to, żeby zgłosić to do banku. Jeżeli tego nie zrobimy, no to mamy problem. Podaję przykład. Jeżeli wynajęliśmy mieszkanie w styczniu, a zgłosiliśmy to do banku w czerwcu, tak, to wtedy po prostu przez ten okres, kiedy tak naprawdę bezprawnie korzystaliśmy z tych dopłat, musimy je zwrócić wraz z karnymi odsetkami. Trzeci wątek to całkowita spłata i nadpłata. Proszę pamiętać o tym, że w przeciągu pierwszych 3 lat nie możemy całkowicie spłacić tego kredytu. Oczywiście możemy to zrobić, ale konsekwencją jest utrata dopłat. Możemy natomiast nadpłacać ten kredyt, ale pod pewnymi warunkami. Czyli jeżeli nadpłata dotyczy, znaczy mówię o nadpłatach w tych pierwszych 3 latach. Jeżeli nadpłata dotyczy gwarancji wkładu własnego, z którego skorzystaliśmy,
albo jeżeli nadpłata, albo suma nadpłat nie przekracza 200 tysięcy złotych. To znaczy, podaję przykład, jeżeli mieliśmy wkładu własnego 50 tysięcy, to w tych pierwszych 3 latach maksymalna kwota nadpłat tego kredytu to jest 150 tysięcy. Oczywiście po 3 latach możemy tak naprawdę bez żadnych warunków nadpłacać ten kredyt i oczywiście go całkowicie spłacić. Ostatni wątek to terminowość. Z jednej strony być może banalny, ale z drugiej strony bardzo istotny, bo proszę pamiętać o tym, że jeżeli spóźnimy się chociaż jeden dzień i spłacimy chociaż 1 złotówkę mniej niż wysokość raty, to w tym miesiącu nie dostaniemy dopłat. Oczywiście, jeżeli to zrobimy zgodnie z harmonogramem w przyszłym miesiącu, to te dopłaty wrócą. Także to są 4 kluczowe wątki, które mówią o konsekwencjach zwrotu, o konsekwencjach utraty dopłat, a także sytuacjach, kiedy będziemy musieli zwrócić te dopłaty wraz z karnymi odsetkami.